poprzednim odcinku docelowe miasto naszego lądowania nazwałem Whangarei. No niestety, otóż po konsultacjach z moim przyjacielem z Nowej Zelandii, który ma korzenie maoryskie, okazało się, że prawidłowa wymowa to Whanganui. I takiej będę się trzymał w dalszej części filmu. No, dowiedziałem się też, że wymowa wielu nazw i słów maoryskich jest bardzo różna nawet wśród autochtonów. A mieszkańcy mówiący wyłącznie po angielsku najczęściej stosują zasady wymowy tego języka do słów maoryskich, czego przykładem było używanie przeze mnie nazwy Whangarei. No i przekonałem się także, że moje zdolności do prawidłowej wymowy słów maoryskich są bliskie zeru. Reasumując, to będę się starał wymawiać poprawnie, ale cytując klasyka, ciągle się uczę. Nasz kolejny lot to lot z Whanganui, czyli November Zulu Whisky Romeo, do Great Barrier, November Zulu Golf Bravo. No to drugie to na szczęście nazwa angielska. Dystans to około 80 mil. Polecimy głównie nad wodą na wysokości około 1500 stóp. A nasz samolot to Cessna 170B ze stajni Carenado. Zanim wystartujemy, kilka zdań o Whanganui. Jest to najbardziej wysunięte na północ miasto w Nowej Zelandii i stolica regionu Northland. Populacja miasta szacowana jest na około 60 tysięcy mieszkańców. To są dane z czerwca 2022 roku. Pochodzenie nazwy jest niejasne, ponieważ sportem związanych jest bardzo wiele purako, to są tradycyjne opowieści maoryskie. A jedna z głównych mówi o tym, że dotyczy ta nazwa bliźniaczych sióstr, które nazywały się Rietu i Ripai. I były z wędrownego plemienia Tainui. No i te obie bliźniacze siostry albo przyleciały na grzbiecie ptaków, albo w postaci ptaków. Całej opowieści nie będę tutaj snuł, bo jest ona dosyć długa, zawiła i z wieloma odniesieniami do innych legend. Inna tradycja opisuje znaczenie Whanganui jako czyhanie na zasadzkę. No tutaj, jak rozumiem, to raczej chodzi o to, że wojownicy pilnowali, żeby ktoś nie wpadł w taką zasadzkę. I zaraz powiem, o co chodzi. No odnosi się to właśnie do tych wojowników, którzy strzegli portu. A port był miejscem spotkań dla wielorybników lub dla ważnych ranatira. Cóż to są ci ranatira? No, w kulturze maorysów ranatira to wodzowie plemienni. Tacy dziedziczni maoryscy przywódcy hapu. A hapu to są klany, czyli to są tacy dziedziczni maoryscy przywódcy klanów. Sama koncepcja ranatira jest kluczowa dla tak zwanego ranatiranga. To jest maoryski system zarządzania, samostanowienia i suwerenności. No jest on oparty na zasadniczym przywództwie wszystkich narodów poprzez demokrację bezpośrednią. No ale wracajmy do naszego portu, do naszej Whanganui. No, port jest znany z tradycyjnych historii, czy w tradycji historii, jako miejsce lądowania wielu wędrownych waka, czyli połączonych grup plemiennych, które dotarły do Nowej Zelandii. No to ci byli pierwsi osadnicy. Wiele historii związanych z portem dotyczy legendarnego wodza Manaya. No tutaj historii jest sporo, dosyć takich ciekawych i może w kolejnych chwilach postaram się opowiedzieć jakieś te zdarzenia z jego życia. Tradycyjnie Whanganui było bardzo ważnym miejscem handlu przez większą część historii maoryskiej, tą przedeuropejską, czyli zanim przybyli Europejczycy.
Było najbardziej zurbanizowanym obszarem w Northland pod koniec XIX wieku, ale już w XX wieku rozwijało się dosyć powoli. Powodem tego było to, że okręg powoli wyczerpywał większość swoich zasobów naturalnych, ale był utrzymywany głównie przez rolnictwo, zwłaszcza mleczarstwo. Do 1925 roku głównym środkiem transportu, środkiem komunikacyjnym była żegluga. Dopiero w 1925 roku powstała linia kolejowa North Auckland. Była też droga do Auckland, ale niestety nie nadawała się do podróżowania przy złej pogodzie. Dopiero w 1934 roku podjęto pracę, no i droga była, jak to się mówi, drożna, czyli przejezdna przez cały rok. No niestety te naziemne trasy spowodowały, że gwałtownie spadła żegluga przybrzeżna. No niemniej jednak ten fakt pobudził miasto do stania się centrum usług dla Northland. No i tak w roku 1945 populacja była 14 tysięcy, szybko rosła w latach 60. XX wieku, wchłonęła rejon Kamo, to takie miasto jest niedaleko, i inne też peryferyjne obszary. W 1964 Whanganui zostało ogłoszone miastem, czyli taki status miasta uzyskało. Jego populacja w następnym roku wynosiła 31 tysięcy, a teraz, tak jak mówiłem, obecnie ponad 60 tysięcy mieszkańców. Druga połowa XX wieku przyniosła powstanie, rozbudowę rafinerii ropy naftowej w Marsden Point nad Bream Bay. No to Marsden Point to w poprzednim filmie żeśmy oglądali i teraz jak będziemy wylatywać, znowu będziemy przelatywać nad tą rafinerią. Towarzyszył także temu rozwojowi miasta w drugiej połowie XX wieku, towarzyszył również rozwój przetwórstwa drewna, no i powstał Northland Port, który koncentruje się głównie na eksporcie drewna właśnie. A teraz słów kilka o dawnych dziejach. No pierwszy chyba, który został zapisany w historii, który przypłynął tutaj, to był oczywiście kapitan James Cook i załoga jego Endeavora. No, byli to pierwsi Europejczycy, którzy zobaczyli wejście do portu. No tutaj przypomnę może, czy powiem, że sam port Whanganui leży w zatoce, która się nazywa obecnie Whanganui Harbour. Natomiast przed jej wejściem, po lewej stronie, jest zatoka, która się nazywa Bream Bay. No i ten Cook przypłynął tam 15 listopada 1769 roku. No i chłopaki z okrętu złowili w porcie około 100 ryb, które zaklasyfikowali jako brim. Po naszemu to jest chyba leszcz, tak jak wyczytałem, kompletnie się nie znam na rybach. I tutaj jest fotka takiego brima. A tutaj jest fotka brima gotowego do konsumpcji. No, ten drugi mi się bardziej podoba. No i właśnie obfitość tych brimów, tych leszczy skłoniła Cooka do nazwania tego obszaru, tego akwenu, tej zatoki Bream Bay. No i na początku XIX wieku Europejczycy zaczęli częściej odwiedzać port. I w latach 20. XIX wieku natomiast był ten obszar wielokrotnie atakowany przez najeźdźców z różnych plemion. No to były takie plemiona jak Waikato. I tu ciekawostka, słowo Waikato to słowo japońskie. No przybyli też chłopaki z Natipao.
No i tam się gdzieś tłukli na tych terenach. To był okres tych tak zwanych wojen moszkietowych. No, nazwa pochodzi od tego, że Europejczycy przywieźli moszkiety, no i wymieniali z tymi Maorysami na jakieś, nie wiem, co oni im tam dawali, pewno jedzenie, skóry, co tam jeszcze. No i Maorysi mieli doskonałą broń, żeby się tłuc między sobą, no a później tłukli się również z Europejczykami. No ale wracajmy do naszego Fanarei. Pierwszym europejskim osadnikiem na tym terenie był niejaki William Carruth. To był Szkot i kupiec. Przybył tu w 1839 roku. 6 lat później dołączył do niego Gilbert Mayer z rodziną. No i na początku wszystko było ok, stosunki między osadnikami a tymi miejscowymi były na ogół przyjazne. Ale w lutym 1842 roku wszystkie gospodarstwa tych osadników zostały splądrowane. Była to zemsta za wykroczenia, no nie mogę znaleźć, jakie to były te wykroczenia, ale jakie straszne, które właśnie popełnili osadnicy. No i Maorysi miejscowi się zdenerwowali i splądrowali ich wszystkie gospodarstwa. Pewnie wymyślili jakieś wykroczenia, żeby splądrować te gospodarstwa. No i w kwietniu 1845 roku do tego wszystkiego jeszcze doszły kolejne wojny między plemionami. No i w zasadzie wszyscy osadnicy z tego Fanarei uciekli. Większość z nich nigdy nie wróciła, natomiast w połowie lat 50. XIX wieku no, okazało się, że jednak część zdecydowała się powrócić i tam było sporo rolników i sadowników. Od 1855 to miasteczko się rozwijało, ten rozwój napędzany był handlem gumą kauri. I ten wczesny eksport obejmował gumę kauri i rodzime drewno. A później pojawił się także węgiel z Doliny Wa, Kamo i Hikurani. To takie te trzy źródła były, gdzie znaleziono węgiel. Natomiast węgiel był również taki chyba odkrywkowy. To się nazywało pole Kiripaka i był eksportowany rzeką Nanuru. I do 1864 roku powstało to, można nazwać, jądro obecnego miasta. I jeszcze tylko dwie ciekawostki takie geograficzne, już będziemy lecieć, bo strasznie długo opowiadam o tym miasteczku. Więc na północny wschód, o centrum miasta, wznosi się góra Parihaka. To jest taka wulkaniczna kopuła licząca 365 metrów. Jak podają, ma około 20 milionów lat i pokrywa się z uskokiem portu, który pokrywa się również z wulkanami Parikiori w pobliżu Kamo i Hikurani. No, kopuła otoczona jest rezerwatem krajobrazowym Parihaka. I na ten szczyt tej Parihaka, czy tego Parihaka, prowadzi droga, ścieżki spacerowe, jest tam rezerwat, most łączy go z parkiem Mer. Kopuła często jest nazywana górą Parahaki, ale oryginalna maoryska pisownia to jest Parihaka i została zatwierdzona przez rząd w 2005 roku. No i ostatnia informacja, na południe przez miasto płynie rzeka Hatea. Wpada ona do portu Fanarei. Rzeka ma spektakularny 26-metrowy wodospad w Tikipuna. To jest 6 km na północ od miasta. No i teraz już udajemy się do naszej Cessny i będziemy startować.
Uruchamiamy silnik. Włączamy światła kołowania. Ruszamy w kierunku pasa. Droga kołowania została wyznaczona taką ścieżką przez trawnik. Wjeżdżamy na pas 24. Startujemy. Jak widzimy, samolocik żywawo idzie w górę, bo przy 50 już się odrywa na jednych klapach. Po starcie kawałeczek polecimy prosto w osi pasa i zaraz zakręcimy w lewo. No właśnie, zakręcamy w lewo. Będziemy mijać teraz trzy wyspy, znaczy będziemy przelatywać nad wyspami. Ta mała po prawej stronie nazywa się Rabbit Island, pewne jakieś króliki tam były, a ta duża taka po lewej stronie to jest Mate Kouche, po angielsku Limestone Island. Teraz pojawia się u góry po lewej stronie kolejna wysypka, nazywa się Red Island, czyli jakaś związana ze szczurami, pewno dużo szczurów było. Kilka słów jeszcze o tej największej wyspie Mate Kouche, czy Limestone. Jest to wyspa, na którą można dotrzeć z miasta przy użyciu nawet niewielkiej łodzi wiosłowej. Kiedyś wyspa była dosyć istotnym miejscem, tam uprawiano kumara, pamiętamy z pierwszego odcinka. Ślady są nadal wyraźnie widoczne, szczególnie na północnym zboczu wyspy. Istnieją również tam imponujące ruiny jednego z najwcześniejszych obiektów przemysłowych Whanaray, cementowni Limestone, która była założona w 1856 roku. Obecnie jest to ważne schronienie, to oczywiście jest rezerwat dla rzadkich i zagrożonych rodzimych zwierząt i roślin. Sama nazwa Mate Kouche została nadana wyspie przez miejscowych Maorysów i ma odniesienie do dwóch wyrazów słów. Jeden to jest cypel i to jest słowo mata, tak była widziana ta wyspa z miasta. A drugie słowo to jest kouche. Kouche to znaczy zamaskowany drzewami, czyli zbitka tych dwóch słów mata, czyli cypel i kouche daje Mate Kouche. Czyli to taki cypel zamaskowany drzewami, tak
taka historia jest nazwy. Cały czas lecimy nad Fanaray Harbor, czyli nad Zatoką Fanaray, i zmierzamy w kierunku wyjścia na pełne morze. Po lewej stronie mamy taką dosyć dużą zatokę z takimi półwyspami. Zatoka się nazywa Parua Bay. W 1821 roku był to teren takiej dużej bitwy pomiędzy osiadłymi tutaj Maorysami z plemienia, czyli z Pa, tak się plemię określa, Pa. No i to plemię nazywało się Reronawa. I zaatakowane zostało przez grupę sprzymierzonych wojowników z dwóch plemion, Natipao i Waikato. No, był to okres tak zwanych wojen muszkietowych, no i często dochodziło do takich bitew. Natomiast w 1838 roku Thomas Stewart, Scott i dwaj partnerzy kupili ziemię po zachodniej stronie zatoki i założyli stocznię. Pierwszy zbudowany szkuner o długości około 13 metrów nosił imię ówczesnego gubernatora Nowej Zelandii, admirała Roberta Fitzroya. No tutaj jest foto pana Fitzroya. Na południe od stoczni natomiast, na półwyspie Tiworo, obecnie nazywany Manganese Point, znaleziono rudę manganu, która leżała w bryłach. Rudę sprzedano w 1844 roku. W 1849 roku kapitan Lord Stokes, tu jest foto pana kapitana, na parowcu HMS, po lewej właśnie jest Parua Bay, na parowcu Acheron, tu foto parowca, wykonał badania hydrograficzne portu Fanaray i nazwał Parua Bay jako Bed Maori Bay. No, może miał jakieś złe doświadczenia z Maorysami tam mieszkającymi. A ten Manganese Point nazwał Annoyance Point. No i jeszcze na koniec taka ciekawostka, historyjka miłosna, można powiedzieć. Otóż irlandzki geodeta, niejaki James Irwin Wilson, osiedlił się tutaj w 1858 roku i zakochał się w Joannie Munro, córce osadnika z Nowej Szkocji, z Munro Bay. Jej ojciec, John Munro, był niezadowolony, że Wilson kupił ziemię, którą chciał sam kupić, i sprzeciwił się temu związkowi. Para próbowała uciec, ale zostali złapani. Druga ucieczka zakończyła się natomiast sukcesem i pobrali się w Auckland. John Munro ostatecznie zaakceptował małżeństwo córki, a jeden z braci Jamesa poślubił później siostrę Joanny. No taka to historia miłosna. Po prawej stronie mijamy miasteczko Marsden i rafinerię Marsden. No, nazwana została ona od imienia oczywiście tego duchownego, który tutaj przypłynął jako jeden z pierwszych i chrystianizował tubylców. Tutaj zdjęcie pana Marsdena. Po prawej stronie widzimy Bream Bay. To jest ta zatoka, gdzie przypłynął Cook i złapali te ryby, o których mówiłem na początku. Zbliżamy się do półwyspu, który nazywa się Home Point, a ten wystający najbardziej cypelek to był ten Busby Head, o którym chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Ominiemy ten półwysep Home Point i zakręcimy w lewo w kierunku wysp, które widać przed nami. Ta grupa wysp po lewej nazywa się Hen and Chickens Islands, a ta duża wyspa po prawej stronie nazywa się Taranga Island. O tej grupie wysp Hen and Chickens Islands opowiem troszkę później.
Ponieważ będziemy lecieć w tej chwili cały czas nad wodą i tu jakichś ciekawych miejsc i ciekawych opowieści nie ma, to wrócę do historii Nowej Zelandii. W poprzednim odcinku zakończyłem, gdy Brytyjczycy w 1830 roku wprowadzili na jej terytorium, znaczy Nowej Zelandii, prawo obowiązujące w Nowej Południowej Walii. Jak opowiadałem, prawo to było z różnych względów słabo stosowane i w kraju panował on dalej ogólny rozgardiasz. Cały czas trwały napływ nowych osadników, głównie z Wielkiej Brytanii. No, niestety nie było silnej władzy i powodowało to, że kolonizacja zaczęła płynąć własnym prądem. Maorysi nie mieli pojęcia o istnieniu prywatnej własności ziemi. Ich ojcowizna pozostawała w rękach plemion, które ją tradycyjnie dziedziczyły. Władza wodza była na ogół wystarczająco silna, żeby doprowadzić do zaakceptowania ewentualnej sprzedaży przez większość plemienną. Zdarzały się jednak konflikty dotyczące roszczeń pomiędzy plemionami albo związków rodów i dotyczyło to czasami bardzo dużych obszarów. No, wiele transakcji zawartych pomiędzy Maorysami a przybyszami przyczyniło się do wybuchu konfliktów w latach 60. XIX wieku. A legalność niektórych transakcji podważa się do dzisiaj. No, trudno w to uwierzyć, no, ale tak jest. Problem polega również na tym, że nie do końca było wiadomo, co właściwie jest przedmiotem transakcji. Osadnicy, a także pazerni spekulanci z Wielkiej Brytanii, no, uważali, że nabywają całkowite prawo do gruntu, a Maorysi w wielu wypadkach sądzili, że tylko wydzierżawiają go za opłatą. Stawało się coraz bardziej oczywiste, że transakcje związane z obrotem ziemią musi doprowadzić do poważnych kłopotów. W 1840 roku po raporcie i propozycjach kapitana Williama Hobsona władze brytyjskie, aby uniknąć skutków kolonizacji takich jak w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta kolonizacja była niezmiernie brutalna, a skutki odczuwane są do dzisiaj, no więc władze brytyjskie zdecydowały, że Maorysi sami powinni wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości oraz że należy uzyskać ich zgodę na de facto aneksję ich kraju. W rezultacie tego doszło do zawarcia traktatu z Waitangi, który został podpisany 6 lutego właśnie 1840 roku w Bay Islands, to tam, gdzie było miasteczko Russell. Następnie przekazano go do innych części kraju do podpisania przez większość maoryskich wodzów. Niestety traktat ten nigdy nie został ratyfikowany. Po 10 latach Sąd Najwyższy orzekł, że nie ma on mocy prawnej, ponieważ nie został włączony do ustawodawstwa Nowej Zelandii. Sam traktat pozostaje wciąż kością niezgody. Został spisany po angielsku. Po tym, jak został przedstawiony wodzom, wnoszono do niego poprawki. Wodzowie sygnowali dość swobodny przekład na maoryski. Także dzisiaj obiektywna ocena traktatu jest prawie niemożliwa. W historycznym aspekcie był on postępowym przykładem chęci poszanowania praw miejscowej ludności, ponieważ jednak nigdy nie został ratyfikowany i nigdy tak naprawdę nie był honorowany przez rządnych ziemi białych osadników, łatwo go dzisiaj potraktować jako celowe oszustwo. Dlatego współcześnie jest przedmiotem społecznego sprzeciwu mniejszości. Ale wróćmy do naszych Hen and Chickens Islands, które są oddzielone od wyspy głównej akwenem wodnym, który nazywa się Perry Channel.
Wyspy te otrzymały nazwę europejską, oczywiście od kapitana Jamesa Cooka, który po raz pierwszy zobaczył je 25 listopada 1769 roku. Sugeruje się, że nazwa została zainspirowana starą nazwą gromady gwiazd, zwykle znanej jako Plejady. Otóż wyspy te zostały sprzedane rządowi Nowej Zelandii w 1883 roku przez plemię, które władało tymi wyspami. Plemię nazywało się Napuhi. No i teraz popatrzmy sobie na te wyspy. Nazwane są tak: West Chicken Island, Lady Alice Island, Wotupuki Island i Coppermine Island. To jest ta ostatnia, tam na samym końcu. No, wynika z tego, że tutaj pewno wydobywano miedź. I na końcu tej właśnie wyspy, tej Coppermine Island, jest Lighthouse Point, taki cypelek, no i tam jest oczywiście latarnia morska. Po prawej stronie mamy tą dużą wyspę Taranga Island, a brytyjska nazwa to jest Hen Island. No coś tu z tymi kurami się wszystko wiąże. No to popodziwiajmy sobie przez chwilę uroki tego archipelagu. A teraz zakręcamy na kurs 70 stopni i będziemy zmierzać w kierunku grupy wysp, które nazywają się Mowkohinau Islands. I przed nami po lewej stronie widać już grupę Mowkohinau Islands. Zanim zbliżymy się do wysp, kilka zdań jeszcze na temat wojen muszkietowych, o których wcześniej mówiłem. To były takie bitwy, takie walki toczone na terenie całej praktycznie Nowej Zelandii w okresie między 1845 a 1872. Na początku były to walki pomiędzy zwaśnionymi plemionami, a następnie z białymi osadnikami.
No, głównie chodziło tutaj o odzyskanie zagarbionej przez Europejczyków ziemi. W ich trakcie, jak się szacuje, zginęło ponad 20 tysięcy osób. Nazwa pochodzi oczywiście od broni palnej, czyli muszkietów, które były sprowadzane przez Europejczyków i sprzedawane tubylcom, no najczęściej za ziemię. No to tyle o tych wojnach muszkietowych. Zbliżamy się już do tego małego archipelagu. Ta po prawej pojedyncza to Funnel Island, po maorysku Motukino, a po lewej mamy kilka mniejszych wysepek. No to jest właśnie Funnel Island. Cały archipelag powstał między 10 a 8,5 miliona lat temu jako część strefy wulkanicznej Coromandel. Wyspy były odwiedzane przez Maorysów głównie w celu polowania na różnego rodzaju zwierzyny. Obecnie głównymi atrakcjami dla rzadkich turystów są bardzo czyste wody pełne dzikiej przyrody. No i co ciekawe, podobnie jak na wielu sąsiednich wyspach Zatoki Hauraki, jest to strefa wolna od drapieżnych ssaków. Po prostu nie ma tam drapieżnych zwierząt. I dlatego celowo pozostawia się tu przedstawicieli wielu gatunków innych zwierząt w celu naturalnej regeneracji. Małkochinał są domem dla wielu najmniejszych zagrożonych gatunków Nowej Zelandii, a także wielu zagrożonych gatunków roślin. Na wyspie Burgess, to jest ostatnia po lewej stronie, tam na samym końcu, o właśnie tam widać, znajduje się również latarnia morska, jedna z najbardziej oddalonych od lądu latarni. Została zbudowana w 1883 roku i była jedną z ostatnich w kraju, które zostały w pełni zautomatyzowane w 1980 roku. No i działa oczywiście do dzisiaj. No ale lecimy w tej chwili prosto na Funnel Island. Jak dolecimy do Funnel Island, to zakręcimy w prawo i będziemy lecieć wzdłuż wybrzeża Great Barrier. Zakręcamy w kierunku Great Barrier i Little Barrier. I już widzimy przed nami obie wyspy. Z lewej to Great Barrier, a po prawej mniejsza to Little Barrier. Oddzielone są one od siebie akwenem o nazwie Craddock Channel. Przed nami, tam po środku, widoczny jest półwysep Coromandel. Great Barrier jest czwartą pod względem wielkości wyspą Nowej Zelandii. Jej powierzchnia to 285 km kwadratowych, a najwyższy szczyt na niej to Mount Hobson i ma 621 metrów wysokości. Nazwy wysp związane są z ich położeniem, ponieważ stanowią one naturalną barierę między Oceanem Spokojnym a Zatoką Hauraki, nad którą leży największe miasto Nowej Zelandii, Auckland. No i nazwa Hauraki w języku maoryskim oznacza północny wiatr. Dlaczego one są tak ważne? Najłatwiej to widać na załączonej mapce. Tak
tak jak powiedziałem wcześniej, lecieć będziemy wzdłuż brzegu Great Barrier, konkretnie wzdłuż jej zachodniego brzegu. Przy brzegu Great Barrier znajduje się wiele większych i mniejszych wysp i wysepek. W tej chwili będziemy mijać trzy takie większe po kolei. To będą Motitaiko, Raniahua, po angielsku Peak Island i Mauki, Anvil Island. Mauki Island, a tam w głębi jest zatoka, która nazywa się Bowling Alley Bay. To jest Mauki. I tam obok jest taka nieduża wysepka, która się nazywa Junction. Po lewej stronie widzimy wysepkę, która nazywa się Cliff Island albo Wanara Island. Obok jest kilka zatoczek, tam dalej jest taka większa, o niej powiem, jak ją będziemy mijali. Przed nami jest zatoka Blind Bay, nad nią leży miasteczko Okupu. To jest taka charakterystyczna zatoka w formie prostokąta.
Zbliżamy się do kolejnej zatoki, która nazywa się Tryfena Harbor. I oczywiście miasto, które nad nią leży, nosi nazwę Tryfena. Na prawo widzimy półwysep Coromandel. Teraz możemy popodziwiać Zatokę Tryfena w całej jej krasie. Miasteczko Tryfena położone jest tak wzdłuż brzegu zatoki. Zresztą nad brzegiem zatoki biegnie droga, która nazywa się oczywiście Bay Road. Gdy patrzy się z góry na tę część wyspy, wygląda ona jak jakiś szpony, jakaś noga potężnego zwierzęcia. Tutaj widać tak jakby wystające palce z jakimiś pazurami. Dolatujemy już powoli do końca wyspy, zmienimy kierunek i zawrócimy i znowu będziemy lecieć przy brzegu, tym razem wschodnim brzegu wyspy i będziemy szukać lotniska Great Barrier. Ten półwysep przed nami, do którego zbliżamy się, to Cape Barrier, najbardziej na północ wysunięty punkt wyspy. Gdy przelecimy obok niego, to zawrócimy do góry. Ta zatoczka za tą taką kulistą wysepką nosi bardzo wdzięczną nazwę Rosalie Bay.
i zbliżamy się do lotniska. Przed nami ten półwysep na pierwszym planie, to nazywa się Shakespeare Point. Dalej mamy Zatokę Oruaharo, to ta po lewej, i na końcu Zatoki Oruaharo drugi taki półwysep nazywa się The Sugarloaf. Już widzimy pas na naszym kursie i jest tam taka przed pasem wysepka nieduża. To jest moja ulubiona i nazywa się Pito Cucu. Po lewej Zatoka Oruaharo, a my zaraz będziemy przelatywać nad Pito Cucu Island. Ta piękna plaża po lewej stronie nazywa się Kaitoke Beach. Już zniżamy, tutaj niestety ten pas jest bardzo wąski, nie jest to jakaś zbyt dobra sceneria, nie ma co ukrywać, także dosyć trudno jest utrzymać się w osi pasa, no jednocześnie pas idzie troszeczkę pod górę. No i końcówka podejścia. Zwalniamy. No niestety tak to słabo jest widać przy samolotach z tylnym kółkiem, no ale udało się jakoś szczęśliwie, może nie centralnie w osi pasa, ale zupełnie przyzwoicie. Kołujemy już pod terminal, tu damy na prawo chyba, chociaż w Nowej Zelandii ruch lewostronny, no ale damy w prawo. Dobrze, jeśli chodzi o to lotnisko, to jest to usytuowane w pobliżu miasteczka, które się nazywa Claris. Pas ma zaledwie 9 metrów szerokości. Nie ma tu możliwości zatankowania paliwa. Opłata dla prywatnych samolotów za lądowanie to 20 dolcy. Niestety nie mogłem znaleźć informacji na temat tych trzech pali kamienia tutaj przy tym lotnisku. O co tutaj chodzi, to pewno jakieś pamiątki, jak się domyślamy, jak znajdę to opowiem. A no jeszcze z ciekawostek to powiem, że czasami na pasie pojawiają się grasujące tu dzikie świnie. I to koniec trzeciego etapu naszej podróży po Nowej Zelandii. Jak pewno większość zauważyła, to zmieniłem troszkę konwencję
przekazywania lotu. Cały czas jesteśmy w kabinie. No i ciekawią mnie wasze opinie. Czy wolicie, żeby dawać też ujęcia z zewnątrz samolotu, czy właśnie ten sposób przedstawiania z narracją lotu cały czas z kabiny jest lepszy? Można o tym pisać w komentarzach. No i to tyle na dziś.